Thank you.
Signore sia con voi. Il Signore sia con voi. Caro padre Gibson, la tua visita in Polonia è molto bella e importante per noi. Sapete bene che nel nostro apostolato ci sono persone provenienti dalla India, il nostro Irena, sì, li accogliamo come nostri fratelli e sorelle. Ci sono circa 2000 persone sorte nel nostro apostolato. Sfortunatamente la pandemia di coronavirus sta intralciando il nostro lavoro. Il tuo arrivo in Polonia mostra quanto sia bella e grande la Chiesa Cattolica fondata da Gesù Cristo. Sappiamo che ami molto Giovanni Paolo II. Il tuo dottorato è scritto su Giovanni Paolo II. È molto importante per noi in Polonia. Sì, molto importante. Ti chiedo, prega oggi per il nostro apostolato e sì, con noi in preghiera al nostro Dio. Benvenuti in Polonia. Teraz przeczytam po polsku, to powiedziałem. Drogi Ojcze Gibsonie, Twoja wizyta w Polsce jest dla nas bardzo miła i ważna. Wiesz dobrze, że w naszym duszpasterstwie są osoby pochodzące z Indii, Jeremiasz. Przyjmujemy ich jako naszych braci i siostry. Naszym duszpasterstwie jest około 2000 osób niesłyszących w Poznaniu i okolicy. Niestety pandemia koronawirusa przeszkadza w naszej pracy. Twój przyjazd do Polski pokazuje nam, jak piękny i wielki jest Kościół katolicki założony przez Jezusa Chrystusa. Wiemy, że bardzo kochasz Jana Pawła II, twój doktorat, który ukończyłeś, prawda, jest właśnie o Janie Pawle II. To bardzo ważne dla nas, Polaków. Proszę Cię, módl się dziś za nasze duszpasterstwo i bądź z nami na modlitwie do naszego Boga. Witaj w Polsce. Msza Święta sprawowana jest za świętej pamięci Hieronima Buszkę. Modlimy się, to jest msza święta od Buchy, niedawno z nami. W jego intencji się modlimy. A teraz przywitanie przez naszych głównych konfiant, Padre Gibson. La tradition, io devo andare. Jeremiasz Polak wita serdecznie naszego domu. La Santa Messa.
Il Signore Gesù che ci rimise nella mezza delle parole e delle autorità, ci chiama la conversione, riconosciamo di essere peccatori e se invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Spowiadam Cię, Bogu Wszechmogącemu, i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, wolą, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty zmiłuj się nad nami. Panie, Ty zmiłuj się nad nami. Panie, Ty zmiłuj się nad nami. Preghiamo. Módl się. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, e hai proposto alle menti dei scazzati di Giacomo, le preghiere e la cosiddetta post-modlitve e la confessione del nostro Ministro, che ho preso il peso della colpa, per obciążare con la nostra studienza di misericordia, poćmili nas swoim miłosierdziem, przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądź. Czytanie z Księgi Wyjścia. Owych dniach mówił Bóg wszystkim ludziom te słowa. Ja jestem Twoim Bogiem i ja Ciebie wyprowadziłem z niewoli egipskiej. Nie będziesz miał bogów cudzych innych przede mną. Nie będziesz brał imienia Boga Twojego bez potrzeby. Pamiętaj, abyś dzień święty świecił. Kochaj Twojego ojca i matkę Twoją. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa na innych ludzi. Nie będziesz pożądał żony i rzeczy innych ludzi. Oto słowo Boże. Bogu będą dzieci. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pełne. Uczy ludzi mądrości. Jego nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Więcej warte od najczystszego złota, więcej słodkie od miodu. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Czytanie pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Żydzi żądają znaków, Grecy szukają mądrości. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Greków. Pogan. Jezus dla ludzi, których Bóg powołał spośród Żydów i spośród Greków, jest Chrystusem. Mocą Bożą
i mądrością Bożą. To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto słowa Boże. Niech będą ci. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Przed świętem Żydów Pascha Jezus poszedł do Jerozolimy. W świątyni Żydów. Jezus zobaczył Żydów, którzy sprzedawali owce, gołębie. Jezus zrobił bicz sznurku, kija, bicz. I wszystkich wyrzucił z kościoła. Żydzi mówili do Jezusa, z czego ty to robisz? A Jezus odpowiedział, zburzcie tę świątynię. Zburzcie tę świątynię Żydów. A ja, Jezus, za 3 dni zbuduję na nowo. Żydzi powiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię Żydów. A ty, Jezus, chcesz za 3 dni zbudować nowy? A Jezus mówił tylko o świątyni swojego ciała. Kiedy Jezus zmartwychwstał, potem uczniowie przypomnieli sobie te słowa, które powiedział Jezus i uwierzyli Jezusowi. A w czasie święta Żydów wielu z nich uwierzyło w Jezusa, bo widzieli cuda, które Jezus uczynił. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Usiądźmy. Teraz będzie kazanie, a po kazaniu nasz ojciec Dzińco poświęci świecę. Chłopcu, draga, poświęci naszemu chłopcu, który przygotowuje się Wojtkowi, który przygotowuje się do Bogu właśnie świecę. Cieszymy się, że jest rodzica. I tutaj po Pani Basiu spróbujemy Lego Madre tego. Ja będę po prostu wszystko. Dzień dobry. Cari fratelli e sorelle e bambini. Drodzy bracia i siostry, drogie dzieci. Era un mio grande desiderio visitare la Bologna perché da ragazzo ho conosciuto la Bologna e un grande persona polacca, Giovanni Paolo II. Bardzo pragnąłem odwiedzić Polskę, ponieważ jako chłopiec poznałem Polskę i wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Ma molti anni dopo, quando sono venuto in Italia per studiare, ho fatto una ricerca sulla filosofia di Carlo Wojtyła, ha arricchito ancora la mia volontà a visitare Polonia. Ale wiele lat później, kiedy przyjechałem do Rzymu na studia doktoranckie,
Prowadziłem badania nad filozofią Karola Wojtyły. Wzbogaciło to moją chęć ponownego odwiedzenia Polski. Finalmente tramite il mio amico Geremia, che in questo ora con voi, ho conosciuto padre Massi e quindi sono arrivato anche ieri in Bologna e oggi sono molto felice di celebrare questa santa messa con voi. W końcu przez mojego przyjaciela indyjskiego Geremiasza, który obecnie mieszka w Poznaniu, poznałem księdza Marcina i wczoraj przyjechałem do Polski, nie wczoraj, tylko w piątek. A dziś bardzo się cieszę, że mogę celebrować z wami tę mszę świętą w tym przepięknym kościele. Questi giorni abbiamo conosciuto la visita di sua santità Papa Francesco in Iran. Il Papa nella casa di Abramo in Iran. W tych dniach wiemy o wizycie Jana Pawła, papieża Franciszka w Iraku. Ja też mam korzenie irackie. Moja rodzina, gdzie pradziadkowie pochodzą z Iraku. Papież nazwał, powiedział, że jest w domu Abrahama, w Iraku, w domu Abrahama. La sua visita significa un trionfo di virtù e un simbolo di apprezzamento per gli iracheni. Il Papa ha dato un bel messaggio sul significato della religione. Il Papa diceva che estremismo e violenza tradimenti la religione. Visita papieża oznacza jego wielką odwagę. Jest to też szacunek, wielki szacunek do Irakijczyków. Papież przekazał piękne przesłanie na temat znaczenia religii. Papież powiedział, że ekstremizm, przemoc, zabijanie w imię religii zdradza religię. E di fronte a questo abuso della religione, i credenti non possono peccare. Kiedy nadużywa się religię do swoich celów, kiedy nie żyje się wiarą, nie możemy milczeć. Anche nel Vangelo di oggi vediamo la visita di Gesù a Gerusalemme, la casa del Signore. Również w dzisiejszej Ewangelii widzimy inną wizytę. Wizytę Jezusa w Jerozolimie, w domu Pana. La tua visita è molto importante. Visita padre Francesco, visita Jesus Christus in tua visita. In Gerusalemme Gesù ha visto l'abuso della religione e dà un significato profondo di ciò che è vera religione, di ciò che è vero culto. W Jerozolimie Jezus widział nadużywanie religii i podał głęboki sens tego, co jest praktykowaniem wiary, a czym jest tylko pusty kult, bez życia wiary. Nella religione, il tempio di Dio è il luogo in cui lo incontriamo Dio, ma Gesù ha scoperto che il tempio ha perso il vero significato e è diventato come un mercato. Świątynia w religii jest miejscem, w którym ludzie mają spotykać Boga. Ale Jezus stwierdził, że ówczesna świątynia Żydów straciła prawdziwe znaczenie, stała się rynkiem. Ma attraverso la purificazione del tempio, Gesù ci dà la vera essenza della nostra vita religiosa. Ale poprzez oczyszczenie świątyni Jezus pokazał nam prawdziwą istotę życia wiarą. Trzeba się wciąż oczyszczać. Trzeba oczyszczać nasze patrzenie. In questo giorno di Quaresima stiamo camminando verso Gerusalemme a incontrare Gesù risorto. W tym czasie Wielkiego Postu idziemy również na wizytę, na spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Volgiamoci verso la nostra interiorità. Esaminiamo la nostra coscienza e cerchiamo di sapere come è la mia vita religiosa personale. Zwróćmy uwagę, jakie jest nasze sumienie i spróbujmy dowiedzieć się, jak wygląda nasze życie wewnętrzne. Come sto testimoniando la mia fede religiosa? Kiedy, w jakich sytuacjach mówię i świadczę o mojej wierze? Kiedy żyję wiarą?
So che in questi giorni in Polonia c'è una grande possibilità per voi a testimoniare con coraggio la nostra religiosità cattolica. Wiem, że w dzisiejszych czasach w Polsce jest dla was wielka szansa, abyście odważnie dawali świadectwo waszej wiary w Boga. Apprezzo tutti voi per esservi opposti all'aborto e per aver sostenuto il messaggio della vita. Doceniam wszystko co dobre, doceniam wasze wspieranie życia. Così testimoniamo al mondo il vero significato della religiosità. W ten sposób wszystko co robicie jest świadczeniem o wierze, o Jezusie Zmartwychwstałym. Perciò oggi riviviamo questo messaggio di Gesù e cerchiamo di trovare dentro di noi qual è il vero significato della religione nella mia vita personale. Dlatego dzisiaj na nowo spróbujmy zrozumieć to, co mówi do nas Jezus. Starajmy się odnaleźć w naszych wnętrzach, jakie jest prawdziwe praktykowanie wiary. Jaka jest moja wiara i pokazywanie innym, że ja wierzę. Czy wierzę prawdziwie Boga? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ci sono homilia. E adesso foto India. Okay, teraz była homilia. Padre Gisso mówi, że musi być homilia najpierw, bo liturgicznie. A teraz pokażę kilka rzeczy związanych z Indiami. Ja przygaszę światło. Momento. O, jak tak, weź obraz. Padre Jinson, prego here. Pani Basia, po ojca Jinsona, żeby tłumaczyć. Pani Basia, musisz koło ojca. Okej, okay, tak, i tu i ręce trochę wyżej, dobra? O, to jest. Questa è la mia famiglia. Mia papà, mamma, sorella, fratello. Tak, czyli to jest rodzina ojca Jinsona. Mama, tata, brat, siostra. Mama, tata, brat, siostra. Takie ubranie mają. Pokażę to India. I Polonia molto freddo. Polonia jest zimno, nie może takich ubrać. Amici? Parenti. A paratiani. To sono dico paratiani sono indi. E India è il nostro flag. To jest India, to jest ich flaga, a ju kraj. O, to jest jego kraj. W tym miejscu właśnie ojciec Jinson Kerala. Urodził się. Kerala się nazywa. Kerala. A Jeremiasz? Pokaż, ty pokaż, gdzie jest, skąd jesteś. A Jeremiasz jest? Jeremia. Tu się urodził. Tak. A potem przewędrował. Tam się urodził. Tam się urodził. I przewędrował. Uwaga. Okej. In popolazione indiana è grande induista. Według różnych spisów najwięcej jest hinduistów, jak chodzi o wyznawanie wiary hinduistów, potem to 75%, potem 14% muzułmanów, a tyle procent jest chrześcijan, czyli tych, którzy wierzą w Pana Jezusa w całych Indiach. Tych, którzy wierzą w Pana Jezusa. Protestantów, katolików i tak dalej.
nostro apostolo San Tommaso è arrivato in India nel 52 e è morto come un martire. Sì, sì. Pierwszym ewangelizatorem Indii był święty Tomasz Apostol, czyli ten, który nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. A potem, zobaczcie, w 52 roku oddał życie za wiarę w Jezusa. Ten sam Tomasz Apostol, wielu o tym nie wie. E poi il cristianesimo è stato introdotto tramite attività missionaria occidentale, per esempio Francis Xavier. Potem na terytorium Indii przyjeżdżało wielu misjonarzy, takich bardzo znanych, jest święty Franciszek Xavier. I to jest na dole jego ciało, jego grób. La Chiesa Cattolica in India è da parte della Chiesa Cattolica Universale sotto la guida spirituale del Papa. Kościół katolicki w Indiach jest oczywiście pod zwierzchnictwem papieża, obecnie papieża Franciszka. To jest stolica też naszego chrześcijaństwa. Wiele osób często myli, kiedy widzi księży z Indii w różnych ubraniach, w różnych strojach do mszy świętej. Zaraz Pan Redzinson wytłumaczy, czemu tak się dzieje. To jest episkopat, katolików jest 17 milionów i katolików z całą Indii to jest 1,5%. 2, ileś procenta, prawda, to są chrześcijanie, ale katolików, którzy są pod papieżem, czyli osoby tej samej wiary, co my, to jest 1,5%. Jest 30 archidiecezji, 140 diecezje. I za chwilę będzie w różnych rytach. Tu jest zdjęcie episkopatu Indii. Wszyscy biskupi Indii. I teraz ryt. Co to jest ryt? Ja może tłumaczę. Ryt to jest sposób odprawiania mszy. Wierzymy w Pana Jezusa, który dał Eucharystię, ale na przestrzeni lat i wieków sposób odprawiania mszy się zmieniał i zmieniał się też w różnych częściach świata. Dlatego jest ryt rok rzymski, który my tutaj sprawujemy. I również w Indiach w taki sposób mszy świętej też jest. W taki sposób odprawia się mszę w Polsce, w Rzymie, w Indiach. A teraz drugi ryt, który jest konkretnie w Indiach. To jest ryt Syro-Malabarejski. Taki sposób odprawiania mszy. I ten to jest ryt, w którym przede wszystkim ojciec Jinson odprawia. Nie ubiera ornatu. Nie ubiera, albo ubiera. Albo si. Ale ubiera to się nazywa kapa. I inaczej zupełnie, w inny sposób odprawia mszę. Ale to też, wtedy też przychodzi Pan Jezus w Eucharystii. I trzeci ryt. Ryt Syro-Malankareski. Też inny sposób odprawiania mszy świętej. Zobaczcie. To są najważniejsi święci. To są santi dall'India. Santi. Święci z Indii. Madre Teresa di Calcutta. Matka Teresa z Calcutta. Znacie? Bardzo biedny. Santa Alfonsa. Święta Alfonsa. San Curiaco. Święty Curiaco i Święta Eufrasia. No. Nostra chiesa, la messa. Tak wygląda msza święta. Czyli właśnie tyle ludzi jest właśnie w czasie mszy w Indiach, tyle ludzi modli się. To jest ich młodzież. Zobaczcie, dużo młodych ludzi chodzi tam do kościoła. Dużo. No, oni są. A oni są, dobrze. Powiedzisz, że w Indiach dużo ludzi. O, patrzcie, dużo młodzieży.
takie piękne, tygodniowe kolory, piękne. Mm. Czyli nie wszyscy młodzi to są. Nie zmieszczą się do kościoła, proszę mi zaproszyć. Nie lecimy? Okej, okay, dobra, lecimy. Z aero, aero, to India. Seconda è arrivato in India 1986. Po raz pierwszy przyleciał w 1986 roku. A quanti in India było? Io avevo due anni. A ty nie on miał 2 lata, kiedy ja nawet drugi był właśnie w India po raz pierwszy. No, widzicie jak ja nawet drugi właśnie jakie kolory jakie ubrania. Mater Teresa, Matka Teresa. I? A teraz Gusi India. Gusi. Sono di India? Sì, 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 sono tanti in India, sì, sì. So, so, ponieważ Jeremiasz przyjechał, ja bardzo często opowiadam o Indiach. Mm-hmm. Czyli Gusi są również w kościele w Indiach. I ci Gusi to są, to jest ta sama rodzina, ta sama wspólnota, co my. To samo. I Jeremiasz wierzy w tego samego Boga. Jeremiasz jest katolikiem. Si. Katolikiem. Pan Jinson jest katolikiem. Normalne. No. Naturalmente. Si. Naturalmente. Si. Dlatego szanuję wszystkich, którzy przychodzą z innego kraju, ponieważ są dzieci Boga. A wielu z nich również wierzy w Pana Jezusa. Są też inne religie, ale wielu z nich wierzy w Pana Jezusa, a my często mówimy o inna wiara. Może tak, ale szacunek dla Niego. A bardzo często my myślimy, że ktoś przychodzi do kościoła, a to jest inna religia i się pytamy, dlaczego on przychodzi do kościoła, a on inny kraj. Nie tylko w Polsce, Polska nie tylko jest katolik, ale również i w Indiach na przykład. Cały świat. Cały świat. Mhm. Działa czy nie działa? No właśnie, nie działa. O, tam jest też język do language, yeah. Sorry. A what is this? What is this? I love you. I love you. I love you. India również jest I love you. India również. Kocham was, kocham cię. Ten sam stan. I love you. I love you. In India? Si, si. In italiano? Si, ja si. Anche. Wszędzie, na całym świecie. I love you. Anche, czyli również. Okej, okay. Powiedz, czy wszystko zostało powiedziane o Indiach, o głuchych, coś? Jeden jeszcze kilka słów powie o kościele do głuchych. Dobrze. Rozumiecie? Wszystko? Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Pan Jinson. No i siamo una famiglia. Sì, sì. Jesteśmy jedną rodziną. Jedna. Ok. Proszę, proszę.
Moja córka pracuje. Inna, tak samo jak co? Pracowała tu chyba, zresztą nie na rynku. Ludzie to są bardzo miłi, sympatyczni. Dużo wiedzy tam jest. Bardzo smaczną herbatę, którą było potrzebowo częstowane, że ta herbata w Polsce jest inna, a tamte jest naprawdę taki wysublimowany super smak, wspaniały. I ludzie w kontakcie bardzo mili i bardzo sympatyczni, mili nam przyjęli. Tak samo jak ksiądz, który tutaj do nas przyjechał, z tego samego rejonu pochodzi. Dobrze, bardzo dziękujemy za te słowa. Irvino, tu tupologia. Bellissima la Polonia. Polska jest piękna. Polska jest piękna. Chodź Wojtek, teraz ci poświęcimy, po błogosławieniu wodę przyjrzeć. Poświęcimy. Poświęcimy, chodź tam ją. Tam do tej świecy dużej. Do tej dużej świecy. Chodź Wojtek. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vuote. Pani Lucyna powie ci w czasie. Ojcze nasz może, nie? Zgadza się. Dobrze. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę powstanie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się porodził z Ducha Świętego, narodził się z Panny Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebany, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Teraz przedstawimy dobremu Bogu nasze wspólne modlitwy. Módlmy się do Boga za pasterzy Kościoła. Szczególnie dziś modlimy się za ojca Jimsona,
Prosimy Boga, aby On z wielką mocą Ducha Świętego głosił Ewangelię. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za zmarłego Hieronimę Buszkę, aby i innych niesłyszących, Boże, przyjmij ich do nieba. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się do Boga o silną wiarę dla nas wszystkich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za nas wszystkich. Za wszystkich ludzi na całym świecie. Bez względu na to, gdzie mieszkamy. Abyśmy się wszyscy szanowali i kochali, bo wszyscy ludzie są jedną rodziną. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty jesteś dobry. Jezus Chrystus, tu sei molto bene. Zmiłuj się nad nami, który żyjesz i królujesz na wieki wieki. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre, rimetti i nostri debiti, miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy, udziel nam łaski, abyśmy mieli przebaczać naszym braciom przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Il Signore sia con voi. Pan z Wami. I onta i nostri cuori. Z górę serca. Wstążymy je do Pana. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.
È veramente cosa buona e giusta il nostro sapere godo di spiritiva slušne i spaventare insieme da bismo ciebie zawsze panie tu voi che glorifichiamo con le abbiamo ci palini przez dzieła pokuty wielkopostnej ponieważ pokodujesz nasz egoizm i pychę a uwrażliwiasz nas na potrzeby ludzi biednych dlatego z aniołami i arkaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zapomnę. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con il Cristo della Spirito Santo. Stanocita nas ciało, piore, przepodlana, Jezusa Chrystusa. E Dio fantastico veramente la sua passione, presa in pane, presa in grazia, dzięki Spirito Santo, la Spirito Santo, la Spirito Santo, la Spirito e Maria Cesnego wszyscy. To jest Boże ciało moje, które zaraz będzie wydane. Dopo la cena del suo cuore, che è spiegato, i polonie dzięki to bezpadanie podał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i bierzcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich nowego i wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Celebrando il memoriale della Nostra Santa Cristina, ofiarujemy Tobie Boże prywatne i wielkie spaghetti i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Spirito Santo, cielunisti in sua corpo. Ricordaj Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa w lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, Świętym Józefem i Oblubieńcem, Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, Santo Dio Padre, Onnipotente, Trzeba jednoczyć Ducha Świętego. Trzeba przez wszystkich wieków. Amen. Obediente le parole del Salvatore, formate il suo divino insegnamento. Pouczeni przedstawiciela i posłusznie Jego słowu, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Liberce, Signore, spagnolo, złaśnie, żelgiemy, obnaż nasze czasy pokoju pomyśli. Wspomnij nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolnie grzech bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadzieję oczekiwali z przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój Wam daję.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swoją łością i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokoju i doprowadź do pełnej jasności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Le pace del Signore sia sempre. Pokój i pace, niech zawsze będzie z Wami. Przekażę sobie znak pokoju. Po lewej stronie, jeżeli ktoś chce na rękę, po lewej, a potem już do ust, więc jako pierwsze niech przyjdą osoby, które chcą na rękę, a potem te, które do ust, komunię świętą przyjmują. Thank you.
Módlmy się. Boże, nas Eucharystyczny, który jest zanadkiem niebieskich barw, pokornie prosimy Cię, spraw, aby w naszym życiu ukazało się działanie pokój święty przez Chrystusa Pana naszego. A tak, molto grazie. Tuż riguardare insieme la nostra apostolata in Facebook. Sì, sì, insieme riguardo. E padre, Facebook ogląda nas na internecie. Like. Grazie. I domenica w niedzielę ogląda godzina 15 zawsze mszę świętą na Facebooku. Ja patrzę, guarda, fate, gdzie są like. Grazie. Krisma was. Krisma was. Tak, bo ogląda was na internecie. Wszystkich znam. India, we Włoszech oglądał. W internecie, na transmisji oglądał. Ministrantów na pewno znam. Bo oglądam mszy święte. Na całym świecie oglądają na Facebooku nasze msze. Super, łączą się z nami. Bardzo dziękuję. Grazie. Spotkanie jeszcze, kto chce, tylko maseczki proszę, w sali. Pani Lucyna otworzy drzwi, zapraszamy do sali. Padre, prego, benedicamus, pogłoszę. Il Signore sia con voi. Pan z nami. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. E c'è il pokoju Chrystusa. Bom, i będą dzięki. Jezu Pan Tobie, Jezu Pan Tobie, Jezu Pan Tobie, Jezu.